Za dużo jest w debacie publicznej podniecania się właśnie zdjęciami, efektywnością tych wizyt, a za mało jest dyskusji o efektach. Żadnego przełomu w Waszyngtonie nie było i na Trójkącie Weimarskim również nie było żadnego przełomu. Kontrowersje wokół Pegasusa nie milkną, a przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego przed Sejmową Komisją Śledczą tylko podsyciło dyskusję na temat odpowiedzialności za ewentualne nadużycia. Mimo burzliwego przebiegu posiedzenia i wielu niejasności w zeznaniach, politycy opozycji nie składają broni. Czy sugestie polityk Konfederacji mają szansę na realizację? Jakie kroki powinna podjąć Komisja Śledcza, by dotrzeć do prawdy? I wreszcie, czy sprawa Pegasusa doprowadzi do wyciągnięcia konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za potencjalne nadużycia? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie z nami na bieżąco, a przy okazji wpadnijcie koniecznie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym omówiliśmy kilka kłamstw platformy, które zostały przez nich zatuszowane. Link macie oczywiście w opisie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował, że polskie firmy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości złożyły do Komisji Europejskiej wnioski o dofinansowanie produkcji amunicji na zaledwie 11 milionów euro, co sprawia, że trudno będzie otrzymać 500 milionów euro z programu unijnego. Tomczyk nazwał ten stan polskiego przemysłu obronnego po 8 latach rządów PiS skandalem i zwrócił uwagę, że część firm w ogóle nie złożyła wniosków o dofinansowanie. Były minister obrony Mariusz Błaszczak z PiS skrytykował fakt, że z przekazanych przez Komisję 500 milionów euro na produkcję amunicji artyleryjskiej do Polski trafi tylko około 2,1 miliona euro, co stanowi zaledwie 0,42% z unijnego programu. Tomczyk odpowiedział, że Polska ma tyle grantów na produkcję amunicji, ile zostawił po sobie Błaszczak, którego nazwał wzorem dla rosyjskich troli siejących dezinformację. Sprawa stała się dość głośna i zaczęto przy tej okazji zwracać uwagę na inny mankament. A propos skuteczności, tak, premiera Donalda Tuska na forum europejskim. No ja tej skuteczności w ogóle nie widzę. Pan minister tutaj powiedział o tym dofinansowaniu produkcji amunicji przez Komisję Europejską, gdzie 20% tego dofinansowania trafia do Niemiec, niecałe 0,5% trafia do Polski. Oczywiście będziecie tłumaczyć, że to jest wina poprzedniego rządu. No ale druga rzecz, Europejski Zielony Ład. Gdzie tutaj jest skuteczność polskiego rządu? Gdzie tutaj jest skuteczność premiera? A te decyzje dotyczące Ugoru, pani minister? Pani redaktor, decyzja pierwsza dotycząca ugorowania jest ze stycznia. To, co zaproponowała teraz Komisja Europejska, to jest dobrowolny ekoschemat, za który będzie dopłata, więc efekt jest taki sam, czyli zmniejszanie produkcji żywności w Unii Europejskiej. Nie ma generalnie żadnego odejścia od ugorowania. Co z tego, że on stał się dobrowolny, jak on jest w ekoschemacie, który i tak będzie trzeba wprowadzić? Więc pani redaktor, nie ma żadnego ustępstwa, jeśli chodzi o Europejski Zielony Ład. Dziwne, Niemcy znowu korzystają na naszych wspólnych interesach znacznie bardziej niż Polska? Tak czy inaczej, Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska będzie aplikować po kolejne środki z programu amunicyjnego, wyciągając wnioski z błędów poprzedników. Słabo im to chyba jednak wychodzi. Ponadto, poza szczuciem na opozycję, warto byłoby przyjrzeć się też własnym działaniom i może z nich wyciągnąć wnioski. Obecnie nasza władza traci sporo na zaufaniu przez ciągłe łamanie dotychczas składanych obietnic. Same ładne słowa, które nie niosą za sobą nic konstruktywnego, zaczynają powoli mieć przełożenie w tym, jak rządzących postrzegają obywatele. Nasi politycy obiecywali przede wszystkim, że to oni wprowadzą politykę opartą na dyskusji. Marszałek Hołownia zapowiedział okrągły stół, zapowiedział rozmowy z rolnikami, zapowiedział spotkania robocze. Gdzie są te spotkania robocze? Gdzie Ale jest ten okrągły stół? Z rolnikami negocjuje, czy właściwie rozmawia premier Donald Tusk. No, pani redaktor, marszałka Sejmu, tydzień, żeby organizować ale okrągłe zapowiedział, stoły. Ale zapowiedział i obiecał rolnikom, że będą takie spotkania robocze. Był tydzień temu szczyt rolny. Premier Tusk zapowiedział, że resort rolnictwa przygotuje program dotyczący zdjęcia nadwyżki zboża na polskim rynku. Gdzie jest ten program? Minął tydzień. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Zaproponował stworzenie okrągłego stołu, przy którym eksperci, rolnicy, politycy i przedstawiciele rynku mogliby prowadzić ciągłą rozmowę na temat problemów polskiego rolnictwa. Rolnicy przedstawili trzy główne postulaty, czyli wstrzymanie szkodliwych rozwiązań Zielonego Ładu, rozwiązanie problemu nadmiernej obecności towarów rolnych spoza Unii Europejskiej na rynku polskim oraz zapewnienie ciągłości produkcji zwierzęcej. Hołownia przyjął wszystkie postulaty i obiecał, że zgłoszone problemy będą rozwiązywane, choć zastrzegł, że może to zająć tygodnie. Marszałek Sejmu stwierdził, że unijna biurokracja może nakładać na rolników nadmierne obciążenia i zasugerował, że system dopłat unijnych powinien zostać przejrzany. Zaproponował również stworzenie w Unii Europejskiej mechanizmu skupu nadwyżek żywności i przekazywania ich krajom Afryki. Jednak po spotkaniach z marszałkiem Sejmu i przedstawicielem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Protestujący rolnicy stwierdzili, że nie udało się dojść do żadnego porozumienia. Zapowiedzieli także kolejne protesty. Mimo tego, że zna każde przykładowe 10 obietnic, może jedna wejdzie w życie, władza cały czas brnie w tą samą narrację. Nie tylko z ugorowania, ale też z obowiązku zmianowania, ale też między innymi z sankcji dotyczących gospodarstw do 10 hektarów, co było również wnioskiem Polski. I też jeśli chodzi o stosowanie pestycydów, to tutaj też zmiany również nie ma. Projekt rozporządzenia, który nie wszedł w życie. Tyle, bo z tego się komisja wycofała i to nie wejdzie. Niestety, jeżeli macie nadzieję na wprowadzenie jakiejś konkretnej ustawy w życie, możecie się mocno rozczarować, bo ich wdrożenie przypomina dzisiaj bardziej rosyjską ruletkę niż standardowy proces przemian politycznych. A może to właśnie teraz wszystko ma się zmienić? Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk odbyli wspólną wizytę w Waszyngtonie na zaproszenie prezydenta Joe Bidena. Pomysł jednoczesnego przyjazdu obu polityków, będących po przeciwnych stronach sceny politycznej, miał na celu pokazanie jedności w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wywarcie presji na republikańskich kongresmenów, by ci poparli pakiet pomocy dla Kijowa. Tusk prezentował się jako europejski lider, podkreślając wagę współpracy między Paryżem, Berlinem i Warszawą. Zapowiedział zwołanie nadzwyczajnego szczytu Trójkąta Weimarskiego. Z kolei prezydent Duda apelował o przeznaczanie przez członków NATO co najmniej 3% PKB na obronność, powtarzając, że wsparcie dla Ukrainy jest tanie w porównaniu z ewentualną wojną. Podczas wizyty poruszono również kwestie współpracy gospodarczej, w tym budowy elektrowni jądrowych w Polsce przez amerykańską firmę Westinghouse. Wizyta polskich przywódców nie wzbudziła dużego zainteresowania amerykańskich mediów, skupionych na wewnętrznych sprawach, takich jak przesłuchanie prokuratora w sprawie ściśle tajnych dokumentów Bidena, natomiast odbiła się szerokim echem w naszych mediach. Czy jest to więc taka wielka sprawa? Żadnego przełomu w Waszyngtonie nie było i na Trójkącie Weimarskim również nie było żadnego przełomu. To, na co warto zwrócić uwagę, na co moi przedmówcy nie zwrócili uwagi, no to przede wszystkim, po pierwsze, to był element kampanii też pana prezydenta Bidena przed wyborami prezydenckimi, który pokazał, zwłaszcza polskiej, amerykańskiej Polonii, że jest w stanie w Polsce dogadać się zarówno z jedną stroną, jak i z drugą stroną, więc być może będzie lepszym kandydatem niż jego konkurent. A drugi ważny element, no to jest przede wszystkim ze strony amerykańskiej potwierdzenie wszystkich strategicznych inwestycji, które tutaj są prowadzone przez Amerykanów w Polsce. No tak, jakichś poważniejszych konsekwencji także nie powinniśmy się raczej byli spodziewać. Ważne, że Polska się pokazała z dobrej strony i podkreśliliśmy swoje walory, takie jak wcześniej już wspomniane wydatki na obronność. Polska jest w tym zakresie jednym z bardziej efektywnych członków organizacji. 3% PKB. Pani redaktor, ilu członków ma NATO? 32? Teraz już 32. Ilu wypełnia 2% PKB? Chyba około 16. Około 16. Te 2% PKB. W 2023 jeszcze nawet mniej. Tak, te 2% PKB. Jak wejdziemy w strukturę wydatków, ile z tych państw faktycznie przeznacza te pieniądze na obronność? To znaczy... No stąd na razie Amerykanów, że najpierw dojdźmy do 2%, a później rozmawiamy o 3%. Dlatego pytałam, czy pan prezydent wyszedł trochę przed szereg, czy nie? Wyegzekwowanie 2% to jest właśnie podstawa. No i przede wszystkim to, co należy robić. Za dużo jest w debacie publicznej podniecania się właśnie zdjęciami, efektywnością tych wizyt, a za mało jest dyskusji o efektach. A przełomu żadnego nie było i nie ale ma żadnego. Ale przełomu by się pani spodziewała, pani? Chociażby poseł. Dołączenie do nuclear sharing Polski. To jest coś realnego, co możemy zabiegać. No właśnie. Czemu zachęcamy, by podwyższyć próg wydatków, skoro większość krajów nie mieści się w tym, który już obowiązuje? Tak czy inaczej, zajrzyjmy może do wewnątrz naszego kraju. A dokładniej spójrzmy na ręce tym, którzy zdaniem wielu powinni dziś być pociągnięci do odpowiedzialności. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zeznawał przez wiele godzin jako świadek przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Przesłuchanie miało burzliwy przebieg, rozpoczynając się od sporu o treść przyrzeczenia składanego przez Kaczyńskiego. Prezes PiS odmówił wypowiedzenia pełnej roty, pomijając fragment o nieukrywaniu niczego, co jest mu wiadome. Był pytany m.in. o zakres swojej wiedzy na temat zastosowania systemu Pegasus. O to, czy zgodzi się poddać badaniu wariografem oraz czy rozważa przyjęcie statusu małego świadka koronnego. Pojawił się także wątek tzw. taśm Obajtka. Prezes PiS ocenił działalność komisji jako szkodliwą, a pojawiające się informacje dotyczące systemu Pegasus nazwał fake newsami. Stwierdził, że sprawa Pegasusa jest elementem czarnej propagandy i przedsięwzięciem propagandowym, mającym na celu stworzenie urojonej rzeczywistości. Kaczyński zeznał, że nie przywiązywał do sprawy Pegasusa dużej wagi i nie pamięta, kiedy i od kogo się o niej dowiedział. Podkreślił, że wielokrotnie otrzymywał zapewnienia od ministra Mariusza Kamińskiego,
iż działania służb są zgodne z prawem. Całkiem sporo niewiadomych. Wiele osób uważa, że przesłuchanie to było czystą farsą. Pan Kaczyński również użył pewnego wytrychu prawnego, żeby móc nie odpowiadać na pytania lub swobodnie kłamać. Taka jest prawda, mówię to jako prawnik. Dlaczego? Dlatego, że zasłaniając się tajemnicą, inaczej, że nie może odpowiadać na pytania dotyczące informacji niejawnych objętych na przykład klauzulą tajne lub ściśle tajne, mógł powiedzieć, nie wiem, to jest ściśle tajne. A problem polegał na tym, że przecież komisja nie ma dostępu do tych informacji tajnych lub ściśle tajnych, o które miałaby zapytać ewentualnie pana Kaczyńskiego. I mówię to jako prawnik, więc generalnie rzecz biorąc, myślę, że ci sami prawnicy, co przygotowywali pana ministra Wawrzyka do tego, żeby mógł skutecznie uciekać póki co od odpowiedzialności karnej, przygotowali pana prezesa Kaczyńskiego, żeby mógł skutecznie nie mówić prawdy albo tej prawdy unikać, tak? Więc jak zdaniem pani Bryłki powinna przebiegać na rozprawa? Cokolwiek broni czy atakować. Jarosław Kaczyński został przesłuchany, kilkukrotnie sobie zaprzeczył. Komisja słyszała, jak zasłaniał się niepamięcią i to będzie wyjaśniane, jeśli będzie potrzeba zwolnić go z... Panna Bryłka, bardzo proszę. No na pewno w sprawie Pegasusa jest co sprawdzać, jest co badać, jest co wyjaśniać. A niestety większość sejmowa swoim właśnie nieprzygotowaniem ośmiesza słuszne założenie wyjaśnienia tej sprawy i rozliczenia rządów PiS-u. Błędem było w ogóle komisji zaproszenie jako pierwszego świadka Jarosława Kaczyńskiego. To powinno zaczyna się od najniższych szczeblów, przepytuje się urzędników, a dopiero na sam koniec zostawia się po zebranym materiale dowodowym osobę, która jest odpowiedzialna. Jest co badać, jest co wyjaśniać, począwszy od finansowania całego systemu przez brak podstawy prawnej. Ale pani zdaniem Jarosław Kaczyński postawił się ponad prawem w piątek, czy nie? Pani redaktor, pan prezes Kaczyński po prostu wykorzystał nieprzygotowanie komisji, tak? Mm-hmm. I to jest i w ogóle uczynienie z tego takiego teatru z jednej i z drugiej strony, no przez godzinę składanie ślubowania, no. Ma to chyba całkiem sporo sensu. Z drugiej strony i tak zapowiedziane jest kolejne wezwanie prezesa na przesłuchanie w późniejszych terminach, więc możemy mieć nadzieję, że odpowiedni materiał zostanie już zebrany. Z tym, że jego dotychczas złożone zeznania i tak będzie ciężko nowej władzy wykorzystać przeciwko niemu, kiedy są one tak mało klarowne i niesprecyzowane, a większość danych odpowiedzi polegała na tym, by niczemu nie zaprzeczyć i niczego nie potwierdzić. Dajcie znać w komentarzu, czy uważacie, że sprawa ta zostanie doprowadzona do końca i czy politycy wyższych szczebli poniosą konsekwencje.